Dzień dobry Państwu, Grażyna Rafałowicz. Dzisiejsze spotkanie jest kontynuacją spotkania sprzed tygodnia dotyczącego dworów Mazowsza z cyklu Podróże bliskie i dalekie. Ale to spotkanie chciałabym rozpocząć cytatem z Rekwim dla ziemiaństwa Mieczysława Jałowieckiego z 2003 roku. Wszystkich nas ziemian łączyła jakaś tajemna siła, która szła z ziemi, z gospodarstwa, ze starych ścian dworów i wspólnej tradycji szlacheckiej. I w takim nastroju pozostańmy. Kogo nazywano ziemianinem? Ziemianin to szlachcic posiadający co najmniej 50 hektarów ziemi. Dla porównania proszę sobie wyobrazić wielkość majątku jednej wsi. W XIX wieku, kiedy powstawało wiele majątków na ziemiach polskich, pojawił się też wyraźny podział gospodarczy na bogaty zachód, czyli Wielkie Księstwo Poznańskie, oraz biedny wschód, znajdujące się pod zaborem rosyjskim i austriackim. Ten podział widać wyraźnie w architekturze i tak w Wielkopolsce dwory stopniowo zamieniały się w większe rezydencje, pałace. A Mazowsze i Wielkopolska została przy tradycyjnym, małym, skromnym dworze. Dwór XIX-wieczny stał się bardzo ważnym elementem tożsamości narodowej w Polsce. W czasie powstań narodowych czy okupacji niemieckiej szlachta była ostoją państwowości. Potomkowie zarówno walczyli o niepodległość, jak i wspomagali tych, którzy walczyli w czasie okupacji niemieckiej ZWZ czy AK. Dwór był również bardzo ważnym ośrodkiem kultury. W nim spotykali się artyści, pisarze, kompozytorzy. Tutaj toczyło się też bardzo bogate życie towarzyskie. Dwór bardzo silnie związany był z otaczającą przyrodą. Działał zgodnie z rytmem przyrody. Tutaj powstawały piękne parki, ogrody i sady. Opisy dworów bardzo często pojawiały się w literaturze naszej. I tak przytoczę znowu przykład. W Żywocie człowieka poczciwego Mikołaj Rej ukazał barwny obraz życia w wiejskim dworku, życia prowadzonego właśnie zgodnie z rytmem natury. Przedstawił dworek, gdzie można prowadzić życie poczciwe z żoną u boku i gromadką dzieci. Adam Mickiewicz akcję Pana Tadeusza umieścił w Soplicowie, w centrum polskości. Natomiast Cyprian Kamil Norwid w Fortepianie Chopina zwrócił szczególną uwagę na polskie krajobrazy, które przywołuje muzyka Chopina. Nic też dziwnego, że w okresie II Rzeczypospolitej ziemiaństwo polskie nabrało swojej wartości, dużej wartości i uważane było za propagatora tego, co najszlachetniejsze. Czyli było to przede wszystkim siedlisko patriotyzmu. Dwór był też symbolem dobrych manier. Dwory, które były budowane na zamówienie właścicieli, na zamówienie ziemian, były budowane w dalszym ciągu w okresie międzywojennym były budowane w stylu tradycyjnym, czyli nawiązującym do klasycyzmu i baroku. Wiele dni spędziłam podróżując po ziemi mazowieckiej i odwiedzając dwory, które
są zamieszkałe lub nie. Dwory, które często zostały wykupione i zamienione, prowadzą działalność gospodarczą, czy dla celów komercyjnych są wykorzystywane. Ale też są dwory, które są odbudowane i które tętnią znowu swoim życiem. I na szczególną uwagę zasługuje dwór, który znajduje się blisko nas w Radoniach. Dwór do zakończenia II wojny światowej tak naprawdę zachował wszystkie cechy tradycyjnego dworu polskiego, a obecni właściciele starają się kontynuować te tradycje. O dobrach Radonie Dąbrówka dowiadujemy się z dokumentów ich sprzedaży z 1796 roku. Murowany dwór w stylu klasycystycznym, stojący zresztą do dzisiaj, został wybudowany w 1842 roku. Inicjatorem budowy dworu był Piotr Folkierski, herbu Radwan. Ale tak naprawdę wszystko to wydarzyło się za sprawą Barbary Rydeckiej, pierwszej żony Piotra. Barbara dosyć wcześnie umarła, a żoną Piotra została jej siostra, Julia. Państwo Folkierscy gospodarowali w majątku bardzo rozsądnie, ale też uzyskali, nie mieli prawa do całości dóbr Radoń, które to uzyskali w 1840 roku. Na dobra składało się wówczas 18 domów i 526 murg. W tym trzeba zaznaczyć, 70% było gruntów rolnych. W tym też czasie utworzyli na swoim terenie osadę fabryczną i młynarską oraz browar, w którym wytwarzano licencjonowane piwo bawarskie. Piotr Folkierski był bardzo nowoczesnym gospodarzem rolnym i jako jeden z pierwszych zastosował w swoim gospodarstwie lokomobilę. Piekielną maszynę z napędem parowym do młócenia zboża, co bardzo ułatwiło pracę w polu na tak dużym obszarze. No niestety w 1888 roku Piotr Folkierski sprzedał Radonie Edmundowi Sikorskiemu i od tego czasu majątek wielokrotnie zmieniał właścicieli. Już w okresie międzywojennym właścicielami byli Maria i Jan Chrzanowscy, herbu Suche Komnaty. Kupili ten majątek 2 kwietnia 1932 roku. Zaraz po ślubie osiedlili się w majątku, a mając odpowiednie wykształcenie, zabrali się solidnie do pracy i bardzo wzorowo gospodarowali dobrami radońskimi. Majątek w Radoniach często odwiedzali znani ludzie. Jednym z nich był ówczesny pułkownik Stefan Grot-Robecki. Z tym też wiąże się pewna historia. Otóż w czerwcu 1939 roku przyjechał Robecki do Radoń z informacją, że dostał rozkaz od ministra Kasprzyckiego, żeby w ciągu 3 miesięcy zorganizował brygadę pancerno-motorową z brygady, nie domyślilibyście się Państwo, kawalerii. No niestety była to zapowiedź wybuchu wojny. Wojna wybuchła 3 miesiące później. W czasie wojny majątek funkcjonował w miarę normalnie,
ale często był odwiedzany przez Niemców, którzy stacjonowali w Grodzisku Mazowieckim. No i niestety Niemcy wszystkie zapasy żywności rekwirowali. Ale dwór w Radoniach był również schronieniem dla uchodźców z Warszawy, jak też państwo chrzanowscy kilkakrotnie organizowali zrzuty cichociemnych. Te zrzuty odbywały się na terenie obecnego klasztoru sióstr dominikanek. Koniec wojny i wydanie manifestu PKWN spowodował przejęcie majątku w Radonie przez państwo ludowe. I tu znowu państwo chrzanowscy mieli pecha, ponieważ manifest mówił o konfiskacie dóbr mających powyżej 50 hektarów. Chrzanowscy posiadali 51 hektarów. A przy tym jeszcze otrzymali niesamowitą propozycję pozostania we dworze i zarządzania już nim, już nie swoim majątkiem, zarządzania majątkiem państwowym. Państwo chrzanowscy oczywiście nie zgodzili się na taką propozycję i zabierając najcenniejsze rzeczy ze swojego majątku, 15 września 1945 roku opuścili majątek, żeby już nigdy do niego nie wrócić. I tu zaczęła się dewastacja pięknego majątku radońskiego. Majątek wielokrotnie zmieniał, nazwijmy to, właścicieli. Mieściła się tu i Samopomoc Chłopska, i PGR, i Hufiec Harcerstwa Polskiego, ale też mieszkali w majątku pracownicy PGR-u. Dwór został bardzo zaniedbany, wręcz zdewastowany. W latach 70. Od lat 70. trzykrotnie podejmowano próby odbudowy dworu. Próba odbudowy w 2001 roku powiodła się. Nowi właściciele remontowali dwór 10 lat i rekonstruowali przynależny do dworu park, który dziś budzi zachwyt. Remont był bardzo gruntowny, odtworzone zostały wszystkie elementy ówczesnego dworu, XIX-wiecznego dworu radońskiego. Obecnie dwór zamieszkały jest przez nowych właścicieli i żyje swoim życiem. Właściciele, myślę, że próbują odtworzyć atmosferę dworu z przełomu XIX-XX wieku. Dwór jest parterowy, otynkowany, pokryty dachem naczółkowym. Wybudowany jest na planie prostokąta z wysokim podpiwniczeniem. Po obu stronach domu znajdują się przybudówki, które też były charakterystyczne dla danego okresu. Od frontu za to wita nas piękny, czterokolumnowy toskański portyk. Dwór otacza 6-hektarowy park z trzema stawami. W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować pani Beacie Korzeniowskiej-Matraszek za udostępnienie mi zdjęć przede wszystkim, ale też oprowadzenie po wspaniałym dworze. Jeśli państwo chcecie się zapoznać z historią, szczegółową historią tego dworu i spotkać uroczą panią Beatę, to zapraszam do obejrzenia strony, do wejścia na stronę radoniedwor.pl. Zachęcam też do lektury Dwór w Radoniach, historia Rianeczki, autorstwa pani Beaty Korzeniowskiej-Matraszek.
matraszek. Obecnie wracamy do tradycyjnego budownictwa dworkowego. I tu możemy doszukiwać się różnych przyczyn powrotu do tradycyjnego dworu, do tradycyjnej budowli polskiej. Ale tak, wydaje mi się, że główną przyczyną odnowienia miłości do dworu jest ból na widok niszczejących, zarośniętych krzakami domów, które były kiedyś symbolem polskości. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na następne spotkanie.